Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której dyskutujemy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj. Skończyliśmy ostatnio na tym, że operatorzy nie są zainteresowani światłowodami, które w dzisiejszych czasach, w czasie koronawirusa, właściwie tak naprawdę są najlepszym narzędziem do tego, żeby obsługiwać nasze internety, a są zainteresowani stawianiem masztów. Powiedziałeś w pewnym momencie o tym, że o masztach mobilnych, o masztach stawianych przy asyście policji. Będzie aż taka sytuacja, uważasz, możliwa? Znaczy, no jeden z zapisów wprost mówi o tym, żeby, znaczy nie wiem, czy to jest zapis ustawy, ale to jest to, co Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji proponuje, żeby utrzymać w tej chwili sprawność sieci teleinformatycznej państwa, żeby znieść kontrolę właścicielską nad miejscami, w których maszty są zainstalowane i żeby na przykład z asystą policji operatorzy mogli tam wchodzić w każdej chwili po to, żeby móc naprawić te stacje bazowe czy urządzenia jakby transmisji danych bez zgody właściciela posesji i tak dalej, ale jednocześnie zapewniają, że będą starali się, żeby nie narażać tego właściciela na jakieś takie rzeczy, ale przy tym chcą takich uprawnień, tak? Także to są propozycje, które są zgłaszane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, operatorów, których twarzą jest, tak jak mówię, Ministerstwo Cyfryzacji. No i tylko do czego nam brakuje, żeby to przeszło? Na razie wszystko przechodzi. No, jak ja powiedziałem w 2013-2014 roku na prezentacji, że operatorzy lobbują, to zwróćmy uwagę na to, bo w takiej analizie strategicznej, biznesowej czy politycznej nie patrzy się na to, co jest mówione, jaki PR do tego jest robiony i tak dalej, tylko na to, co się zaplanowało i co się udało osiągnąć, tak? Bo to realnie mówi o sile danej strony. Jeżeli teraz popatrzymy z tego punktu widzenia, to wszystko, co operatorzy sobie zaplanowali i Ministerstwo Cyfryzacji sobie zaplanowało, udało się osiągnąć. I to już się udało osiągnąć w 2019 roku wszystko. Tak? W tej chwili jest tylko dodatek wykorzystujący tę sytuację, który przyspiesza jeszcze całą sprawę, bo nie trzeba będzie nowelizować przepisów od strony Ministerstwa Środowiska, które być może się okazywało nieco oporne na naciski Ministerstwa Cyfryzacji, tylko je ominąć. A dopytam, wszystko się udało, czyli wyobraźmy sobie przeciętnego Kowalskiego w Łodzi, w Krakowie czy w jakimkolwiek innym mieście, który mieszka w bloku. Blok jest w ramach spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej. Czy te przepisy, o których mówisz, te zmiany mogą doprowadzić, czy są już, umożliwiają operatorowi wejście na dach, postawienie anteny i pozbawienie mieszkańców jakiegokolwiek wpływu na tą lokalizację, inwestycję takiej stacji bazowej? To już dała mega ustawa. Potem podniesiono normy, co oznaczało, że jeszcze więcej się zdarzyło, czyli jeszcze większa jakby samowola. Tylko tyle, że przepisy wykonawcze do tego były w gestii Ministerstwa Środowiska i ich nie zmieniono. Ok? Czyli krótko mówiąc, mieliśmy taką sytuację. Przepchano mega ustawę, gdzie pewne generalne założenia co do tego, ile operator może i ile można mu zabronić, zostały zbudowane, ale przepisy wykonawcze, czyli te mówiące o tym konkretnie, jak mamy postępować w postępowaniu administracyjnym związanym z pozwoleniem na budowę, najpierw z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego i tak dalej, zostały te same, które były. No i powstał pewnego rodzaju, tak jak pani Wanda Buk mówi,
powstał pewnego rodzaju no, taka dychotomia, tak, że teraz samorządy mają problem według pani Wandy Buk z tym, że właśnie nie wiedzą, jak to rozumieć, więc ona chce im pomóc i powiedzieć, jak to rozumieć, no, no rozumieć tak, jak Ministerstwo Cyfryzacji chce to rozumieć, czyli wyłączyć wszystką kontrolę samorządową i obywatelską. Jak to jest rozumieć, rozumiem też operatorzy. No, ale ja mówię, że Ministerstwo Cyfryzacji to są operatorzy, tak? To znaczy te dwa stanowiska w tej chwili się nie różnią dokładnie niczym. To jest to samo stanowisko, tak? Tylko teraz mamy do czynienia z operatorami zunifikowanymi, to znaczy, że wszyscy są razem, a ich twarzą w dyskusji ze społeczeństwem jest Ministerstwo Cyfryzacji, czyli rząd. Tak. No tak to wygląda, no i to nie jest od dzisiaj, tak? To wygląda tak od paru lat i jest konsekwentnie z bardzo dużą skutecznością, chcę powiedzieć, realizowane, dlatego że jedno, co mogę powiedzieć, to, że obserwując przepisy związane ze stawianiem stacji bazowych i tak dalej bardzo dobrze od ponad 10 lat w tym kraju i będąc uczestnicząc w wielu tych procesach i wspierając wiele osób i tak dalej w tych wszystkich kwestiach i będąc ekspertem i pisząc opinie, mogę powiedzieć, że wszystkie problemy tak zwane w cudzysłowie, czyli wszystkie okoliczności, które przeszkadzały operatorom w stawianiu stacji bazowych, w sensie przeszkadzały, mówię w tym sensie, że mogli im coś obywatele w ogóle zrobić, zostały wprowadzone do mega ustawy, a teraz dalej do tego specjalnego rozporządzenia, które są, tak żeby wyłączyć absolutnie wszystko. To znaczy, że jeżeli te przepisy, które w tej chwili są proponowane tutaj, wejdą w życie, ale właściwie nawet jeśli nie, tylko jeśli się powoli zmodyfikuje to, co jest efektem mega ustawy i podniesienia norm, tylko jeśli jakby doprowadzi do porządku przepisy ochrony środowiska i zunifikuje z tymi normami, to w zasadzie już kontroli obywatelskiej i samorządowej w tym kraju nad działaniami operatorów żadnej nie ma. Powiedzmy sobie to szczerze i czy ja, czy pan Zbyszek Gelzok, czy ktokolwiek inny będzie miał potężny problem, również prawny, żeby wykazać przy nowych inwestycjach jakiekolwiek odstępstwa operatorów, na których będzie można ich złapać. Tak? Także, a jeżeli nawet, to za chwilę będą mogli zmienić ten wniosek, zmienić lokalizację, zrobić to gdziekolwiek indziej, tam gdzie nikt nie będzie mógł im odmówić albo zapłacić cenę konieczną za grunt prywatny, na którym sobie posadzą, albo zażądać od szkoły czy od urzędu miejskiego, że u nich na dachu zostanie posadowione i przy podwyższonych normach i przy mega ustawie i przy tym, co teraz się jeszcze im dodaje, przepraszam bardzo, ale to jest ich świat, także uzyskali wszystko dokładnie, co chcieli. W żadnym miejscu ze stroną społeczną nie powstał żaden kompromis, to znaczy nigdy się nie ugięli i nigdy nie odpuścili ani kawałka. Także dobrze, de facto, panie, patrząc, są super silni. Jasne. Pawle, zbliżamy się do końca tej części. Okay. Pytanie jest takie, mimo wszystko je zadam i prosiłbym cię o to, żebyś jednak podjął to wyzwanie. Co jednak obywatele świadomi, obywatele, którzy czują się zaniepokojeni, teraz mogą robić? Co, mając na uwadze, że jeżeli zmiana miałaby nastąpić, to będzie wymagała długiego marszu, ale myślę, że są osoby w Polsce, które są gotowe na to, na taki długi marsz. Pytanie, co faktycznie warto, żeby robiły, w jakim kierunku wysiłki podejmowały, żeby pokrzyżować trochę plany operatorów Ministerstwa Cyfryzacji, bo jak mówi stare przysłowie polskie, kropla drąży skałę. Znaczy, sprawa jest dosyć prosta. Pytanie jest, na ile osób będzie gotowa podjąć takie wyzwanie, bo to tak naprawdę jest super proste. Punkt pierwszy. Używamy, jak możemy, transmisji przewodowej, czyli chcemy neostrady, na światłowodzie od operatorów, tym bardziej, że w tej chwili nie mogą nam odmówić, muszą nam wycenić podłączenie.
to według mega ustawy akurat to jest dobry przepis w mega ustawie. Kiedyś mógł operator się wypiąć i powiedzieć, nie podłączę panu, bo nie mam możliwości technicznych. Dzisiaj dzięki mega ustawie nie może czegoś takiego zrobić i musi przynajmniej podać wycenę, za którą podłączy nam szybki internet. Okay? Żądać. Tak. Żądać, podłączać się przez kabel, nie używać bezprzewodowych rzeczy. B. Nie kupować 5G. Nie kupować nowych telefon. Urządzeń 5G, dlatego że pamiętajmy, że ta piramida jest ustawiona na tym, że operatorzy muszą na tym zarobić. W tej chwili inwestują, w tej chwili, kiedy zapłacą za licencję, co jest wydatkiem pieniędzy dosyć dużym, zapłacą za urządzenia, które są zobowiązani zamontować, czyli stacje bazowe, w związku z tym, że kupią licencję, żeby tych pasm nie blokować, to co się zobowiązują do tego, żeby postawić ileś tam stacji bazowych 5G przez najbliższe lata. A teraz zobaczmy, z drugiej strony, jeśli obywatele nie kupią urządzeń 5G i nie kupią abonamentów na 5G, to ta układanka musi się zawalić biznesowo. Że to jest bardzo proste. Używajmy tych telefonów, które mamy, nie kupujmy nowych, kupujmy telefony, które są do 4G, kupujmy telefony sprzed 2 lat, sprzed roku, są jeszcze bardzo dobre, jeszcze bardzo długo popracują, wymieńmy sobie baterie, używajmy, tak? W domu używajmy transmisji przewodowej, która jest pod wieloma względami bezpieczniejsza, nie promieniujemy sobie w domu dodatkowo i to powoli, jeżeli to będzie ruch faktycznie duży, będzie powodowało, że przychyla szansę zwycięstwa na naszą stronę z prostej biznesowej potrzeby. Tak? Pamiętajmy też, że mówmy o tym sąsiadom, mówmy o tym w społecznościach lokalnych. Jeżeli w danej społeczności lokalnej nie ma klientów na 5G, to nie opłaca się tam stawiać stacji 5G. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Dobrze, a wrócę, bo zrobiliśmy koło. Jakbyś miał powiedzieć takiej przeciętnej osobie, która czuje, że coś jest tutaj nie tak i chciałaby podjąć, raczej Te punkty, o których powiedziałeś przed chwilą, ona realizuje. Natomiast chciałaby też przekonać, nie wiem, sąsiada, sąsiadkę w rodzinie, ojca, matkę czy dziadka, co do szkodliwości takiej zdrowotnej, biologicznej, to co ona miałaby powiedzieć takiej osobie? Dobre pytanie, pozwól, że chwilę pomyślę, bo oczywiście jest dziesiątki tysięcy rzeczy, które można by było powiedzieć, ale jak zwykle jak jest dziesiątki tysięcy rzeczy, to pytanie, co z tego może być najważniejsze i co powinniśmy zrobić na początku. Ja myślę, że w swojej jakby długim doświadczeniu pracy z osobami elektrowrażliwymi i pracy w ogóle z polami elektromagnetycznymi i wpływem na zdrowie, zawsze to, co proponowałem i co generalnie dość dobrze działa, to czy ktoś jest gotowy na to, żeby to przetestować. Czyli innymi słowy, wyłącz swój router bezprzewodowy, bo to jest to, co jest pod twoją kontrolą, tak? Chociażby na noc i zacznij spać w trochę lepszych warunkach. Dzisiaj to nie zawsze się sprawdza, dlatego że jeśli jesteśmy w dużym mieście i mamy 16 sąsiadów, którzy to używają, to wyłączenie naszego własnego niestety nie pomoże. Ale to jest taki początek, tak? Wyłącz telefon bezprzewodowy, który użytkujesz i zamień go na kablowy zwykły albo przestań go w ogóle używać. Wyłącz router bezprzewodowy i przejdź na kable najlepiej, go w ogóle nie używaj, a już minimum wyłącz na noc i spróbuj zanotować, jak się czujesz po miesiącu, po 3 tygodniach, po 4 tygodniach i zobacz, czy czujesz się z tym lepiej, czy czujesz się z tym gorzej. Ja mówię, że można oczywiście tym ludziom dawać badania naukowe. Większość jest niestety po angielsku, po polsku niewiele się ukazało przez ostatnie 30 lat. Tak? Można próbować ich tym przekonywać, ale to w większości wypadków działa słabo. Po drugie, w Polsce mamy też takie nastawienie, że ja wiele razy się spotykałem z taką
z taką logiką po stronie ludzi, że a wie pan, tam wszystko szkodzi, na coś trzeba umrzeć, tak? I temat jest zamiatany pod dywan. No bo ludzie są przeładowani, tak? Tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili informacjami, różnymi innymi rzeczami. No wiadomo, że smog szkodzi, tak? Mamy poważny problem w Polsce. Wiadomo, że pola elektromagnetyczne szkodzą. I w końcu to takie przysłowiowe, jak już wiemy, to szkodzi, tamto szkodzi, a tu 300 osób dziennie w Polsce umiera na raka, a 120 z powodu smogu, tak? A teraz mamy 300 śmierci z koronawirusa na przestrzeni paru tygodni i robimy z tego problem. I tak dalej, i tak dalej. Tak ludzie są przeładowani tymi wiadomościami, nie wiedzą, jak je rozumieć, szczególnie, że one są z wielu dziedzin, z wielu wymiarów i innych rzeczy. Ja jestem skłonny, żeby mówić w tym momencie, że jedno drugie nakręca, to jest pierwsze, tak? Czyli jeżeli mamy złożenie smogu i złożenie pól elektromagnetycznych, to zrób to, co jest w twoim zakresie, wyłącz router chociażby na noc i zobacz, że ci się lepiej śpi, a potem zaczniesz walczyć o smog, tak? Zrób najpierw to, co jest blisko ciebie, zanim zaczniesz wyskakiwać na ulicę czy wypowiadać się na YouTubie, że jesteś przeciwko 5G, to najpierw wyłącz router Wi-Fi, który używasz i zobacz, jak to na ciebie wpływa, tak? Być może zauważysz wpływ, być może część osób nie zauważy, tak? Ale byłbym skłonny, żeby spróbować, poeksperymentować, bo jest część ludzi, która nie ma nawet ochoty na eksperyment i mówi, że to wszystko jest nieważne albo że to głupota, bo przeczytał tam coś artykuł i a że to czarna wołga, jak to pan profesor Krawczyk, tak, i się ludziom wydaje, to legenda miejska i tego typu rzeczy. Także no, nie jest to prosto rozwikłać, bo dzisiaj niestety poruszamy się wszyscy na bardzo dużej powierzchni. Mało kto ma czas, żeby jakiś temat zgłębić, który jest poza jego zakresem specjalizacji czy pracy. Woli rozrywkę, tak? Woli obejrzeć meczyk, woli obejrzeć program rozrywkowy, pośmiać się i tak dalej, niż poświęcić 2-3 godziny swojego czasu przez na przykład kilka dni na to, żeby poczytać parę opracowań na temat wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. No i teraz jak idziemy do takiej osoby i próbujemy ją przekonywać, no to niestety jest trudno, tak? I edukacja ma to do siebie, że jeśli dotyczy dorosłych ludzi w szczególności, a nie szkoły podstawowej, ma to do siebie, że to jest dwukierunkowa droga. Czyli ktoś musi chcieć być edukowany i wykonać pewien elementarny wysiłek, żeby ta informacja do niego dotarła. Jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto nie chce tego elementarnego wysiłku wykonać i jest o czymś jakby fundamentalnie przekonany, że ma rację na podstawie oczywiście dowodu pod tytułem, że on oglądał film na YouTubie albo że mu powiedział ekspert taki lub inny, tak, z tytułem profesorskim, to szczerze mówiąc nasze szanse są marne i to jest być może smutne, ale strasznie prawdziwe. Tak. Niektórym ludziom nie da się pomóc. A myślisz, że szkoły mogłyby być takim zaczynem jakiegoś budzenia świadomości w tym obszarze? Absolutnie powinny być, tylko szkoła to jest obszar, który na dzisiaj, i ja zresztą mam doświadczenia z rozmowami z dyrektorami szkół i to też z dyrektorami szkół jakby niepublicznych, tak, którzy chcieli coś w tej sferze zrobić, ale to też jest złożony system, tak, musimy pamiętać, że szczególnie szkoły niepubliczne, które są opłacane z czesnego płaconego przez rodziców, często napotykają na opór rodziców w tej sprawie. Tak? Czyli kiedy chcą nawet tutaj nauczać, czy na przykład ekranować szkoły od pól elektromagnetycznych, zabronić czy ograniczyć używania smartfonów, tak, czy tego typu rzeczy u dzieci, no to spotykają się z ogromnym sprzeciwem części rodziców. Tak? I to jest duży problem, dlatego że no, sami dyrektorzy szkół, czy ci, którzy chcą, czy nauczyciele, którzy chcą wdrożyć tego typu rzeczy, no też trudno się po nich oczekiwać, że będą dysponowali jakby szeroką wiedzą i tak dalej, no mogliby zaprosić eksperta, który to będzie tłumaczył, no ale co, no przyjedzie jeden, drugi rodzic akurat z dużymi pieniędzmi i powie, co wy mi tu będziecie pieprzyć, moje dziecko będzie nosić smartfon, bo przecież muszę mieć z nim kontakt i ponieważ ten pan płaci na tą szkołę bardzo dużo, no to sprawa jest trudna.
Także no to nie znaczy, że tam nie ma miejsca, czy że nie ma punktu przyłożenia, absolutnie jest i ja oczekiwałem i nie zdołałem tego wszystkiego napisać w mojej ekspertyzie, która jest na stronach Instytutu, tak, i każdy może ją przeczytać, ale no jeśli mega ustawa powstawała i mówiliśmy o jakimś rozwoju sieci cyfrowych w Polsce, to przecież ten fundusz szerokopasmowy, który wspiera w tej chwili operatorów i rozwój sieci cyfryzacyjnych, no powinien też być funduszem edukacyjnym, tak, na edukację o tej cyfryzacji, ale nie prowadzoną przez ministerstwo, tylko przez niezależnych ekspertów, którzy by pokazywali jakby w szkołach czy w społecznościach lokalnych, czy na forum samorządowym pewną bardziej zrównoważoną, tak, czy chociażby drugą stronę tego medalu, który jest prezentowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, będące w tej chwili absolutnie tylko jednostronnym wyrazicielem opinii biznesu telekomunikacyjnego, czyli operatorów. Nie ma żadnej przeciwwagi realnej ani na warstwie edukacyjnej, ani na warstwie samorządowej, ani na warstwie obywatelskiej na ten moment. Dobrze, w tym miejscu skończmy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia kolejnym razem. Miejmy nadzieję, że wkrótce. Miejmy nadzieję, że wkrótce. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl.